Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam was na kanale Gram do Kawy. A dziś wracamy do naszej przygody w świecie Fallout of Nevada, przez którą poruszamy się postacią, która posługuje się wyłącznie walką wręcz. To tak w ramach przypomnienia albo informacji dla osób, które oglądają ten odcinek jako pierwszy z serii. Ostatni odcinek zakończyliśmy w nowym Reno, tutaj w siedzibie Strikera, jednego z dwóch rewolucjonistów, którzy walczą o to, jak przywrócić, jak i jaki porządek przywrócić w nowym Reno. Striker nie jest opcją, za którą się opowiadam. Porozmawiajmy z nim teraz od razu. O, właśnie. Dzień dobry. Mamy kolejnego Heda tutaj przedstawionego. Ten człowiek wygląda tak, jakby nigdy nie przestawał marszczyć brwi. Bada cię uważnym spojrzeniem przez zmrużone oczy. Jestem Striker. Co tutaj robisz? Jego przeciwnik, Thompson, ma taki pogląd, że on chciałby przywrócić w mieście ratusz i chciałby przywrócić takie żelazne zasady. Policję, życie według reguł, takie twarde żelazne zasady, twarde życie. Ja po tej stronie się opowiadam. Striker był... Koncepcja Strikera była dla mnie na tyle nieinteresująca, że już nawet nie pamiętam, o co mu chodziło. Ale zaraz się być może dowiemy. Po prostu kocham się uczyć i chcę się dowiedzieć o tobie czegoś więcej. Jestem zapracowanym człowiekiem. O ile nie masz czegoś dla mnie, nie marnuj mojego czasu. O. Czy możesz mnie zabrać do budynku, do schronu za twoim budynkiem? Na niebie dlaczego? Jestem tym, który go zamknął. Czego, diabła, tam chcesz? Interesują mnie krypty. Myślę, że mogę się tam więcej nauczyć. To tylko stara kryjówka ewakuacyjna. Nie ma tam czegoś, nie ma tam niczego oprócz szczurów i zgnilizny. O, szczury, znaczy doświadczenie. Jeśli jest tam cokolwiek interesującego, to w sterowni, a jej nikt nie może otworzyć. No cóż, i tak chciałbym spróbować. Możesz go dla mnie otworzyć? Po chuj zamykałbym go na kłódkę, gdybym miał zamiar dawać klucz każdemu, kto się napatoczy. Mogę sprawić, że będzie ci się to opłacało. Powiedzmy $1000. Dobrze, ale nie zwrócę pieniędzy, gdy zdasz sobie sprawę, że nic tam nie ma. Okej, zaryzykujemy. Oto pieniądze. Dobra, weź klucz. Nie marnuj więcej mojego czasu. Okej, w porządku. Stój, czego chcesz? Nie mogę tam wejść? Kpiącym tonem. Nie, nie możesz tam wejść. Nikt nie może, o ile Striker na to nie pozwoli. A nie pamiętam, żeby wspominał cokolwiek o tobie. Retoryka 50. Mamy. Tylko na chwilę. Mam wiadomość od jego żony. Martwi się o niego. A, niech będzie. Masz 10 minut. A, i to jest chyba kanarek. Zamknijmy drzwi w takim razie. Kanarek to... Jak biliśmy się na ringu, to po kilku udanych walkach pan Bishop, który organizował walki, powiedział, żebyśmy poszli do pana Bertoliniego po pracę i powiedzieli mu, że Bishop nas poleca. Powiedzieliśmy tak, a Bertolini powiedział, żeby nas sprawdzić, zanim da nam jakąś prawdziwą robotę, to mamy znaleźć kanarka w południowej części miasta i przekazać mu jakieś magiczne zdanie i przynieść Bertoliniemu odpowiedź. Zobaczymy, czy to właśnie o to chodzi. Znowu? Jestem zajęty. Ile razy mam... Czekaj, ja cię nie znam. Kim jesteś? Straż! Spokój się, chcę porozmawiać o interesach. O co chodzi? Potrzebujesz chemikaliów? Spokój się, chcę tylko wiedzieć, kim jesteś i co robisz. Albo można tak powiedzieć, potrzebuję chemikaliów na skalę przemysłową. Chcę tylko wiedzieć, kim jesteś i co robisz. To wszystko? Jesteś ciekawszy niż większość tych głupków. Jestem chemikiem. Śmieszne, że Striker ci tego nie powiedział. Okej, nie mamy nauk ścisłych na poziomie 50. Po co Strikerowi chemik? Do wszystkiego. Chemikalia pomagają w walce, pomagają po walce i oczywiście pomagają zapewnić, że pospólstwo będzie słabe, zależne i zmuszone płacić Strikerowi do ostatniego dolara. Jak długo tu pracujesz? W Reno? Więcej niż 10 lat. Kiedyś destylowałem alkohol w kasynach, ale wtedy mieliśmy prawdziwych przywódców.
Potem wszystko się spieprzyło i okazało się, że na chemii lepiej się zarabia. Powinienem był przestać, kiedy miałem na to szansę, ale teraz już jest za późno. Czyli jesteś tu więźniem? Ach, tak, ale tak naprawdę bardziej więźniem okoliczności niż Strikera. Chemikalia są tak ważne dla Reno, że nie ma mowy, żebym mógł być kiedykolwiek wolny. Każdy, kto choć trochę się liczy, chce mieć coś w kieszeni. Albo zabić, albo zabić, jeśli nie mogą mnie mieć na wyłączność. Wolność po prostu nie jest dla mnie możliwa. W jaki sposób związałeś się ze Strikerem? To długa, stara historia i cholernie okropna. Krótka wersja jest taka, że byłem własnością wielu osób, a Striker jest tylko ostatnią z nich. Gdybym potrzebował chemikaliów na skalę przemysłową, to Striker na to nie pozwoli, okej. Czyli niczego specjalnego się tutaj nie dowiemy i to nie jest kanarek, którego szukaliśmy. No to trudno. Tu jest... Okej, tam nie wolno wchodzić. Albo... Trzeba tym pieskom coś rzucić. A, oni się od razu zbiegają tutaj. Wszyscy. No to ciekawie. Ciekawe, co tam takiego jest. Może warto o tym pamiętać. Dobra, otwórzmy sobie kluczem te drzwi. Zobaczmy, co tam jest w tym bunkrze. Tam coś jest, jakiś safe albo coś. Chodźmy najpierw tu, gdzie da się wejść na pewno. Tutaj są szczurki. Co jest? O, one były otwarte, okej. Okay. Tutaj są szczury, możemy się ich pozbyć od razu. Nie ma ich dużo. Spójdzie szybko. To jest niewiele punktów doświadczenia, ale punkt do punktu. Jak to się zbiera? Zaraz sobie to wszystko obadamy, co tu leży na podłodze. Dobra, wszystkie szczury załatwione. Co my tu mamy? Strzykawka pusta, weźmiemy. Radio. O, radio może być użyteczne. Radio może być szczególnie użyteczne, bo wiemy, że możemy się... Aha, przez radio możemy się spróbować skomunikować z tym motocyklistą, którego szukamy. Nie jestem pewien, czy nie było tak, że... Przyglądasz się sprzętowi, zauważasz symbol firmy Cryptek, co przywołuje wspomnienia o rodzimej krypcie. Ha. Panel kontrolny. Jakby użyć nauki na tym? Nic ciekawego. A jakby użyć tego radia, które znaleźliśmy na nim? Jak, bo dowiedzieliśmy się, że możemy się spróbować skontaktować z tą grupą motocyklistów, w której przebywa m.in. ten motocyklista, którego poszukujemy, przez radio. I gdzieś miała być ta centrala w jakimś podziemiu, w jakiejś podziemiu, w jakiejś wieży, ale nie pamiętam w jakiej i do kogo miało to. Futryna i drzwi są wyraźnie zardzewiałe, przez co ich otwarcie jest niemożliwe. I do kogo miało należeć to podziemie? Nie pamiętam tego. Muszę za chwilę przejść do rozwiązywania zadań w jakiś taki standardowy sposób, bo przez ostatnie dwa odcinki spadło mi na głowę dużo informacji i trochę się... Wyważenie tych drzwi jest niemożliwe, no okej. I trochę zaczynają się te informacje kotłować i mieszać w głowie, jak mam być szczery. Za dużo tego naraz po prostu. Mogę otworzyć, musisz użyć konsoli. Wymagane hasło.
Nauki ścisłe 90. O kurde. O panie. To bardzo dużo. To nie jest miejsce na teraz na pewno. W związku z tym. Tu już się chyba niczego więcej nie dowiemy. Tu jest jeszcze przejście na południe? Ojajaj. Może tutaj gdzieś będzie ten kanarek cały. Przeszukajmy te budynki. Kurde, zbyt rozległe jest toreno. O, zamknięte. 26% szansy na otwarcie zamka. No i się udało. Trzy puste strzykawki. Zbieramy te puste strzykawki, zbieramy. Może się przydadzą. Jeszcze lodówka. Nic w niej nie ma. Nikogo też tutaj nie ma. Jakie zbiorniki. To tu jakieś psy chodzą. Dzikie. To jest jakaś bocznica kolejowa chyba. Te psy nas nie zaatakują? Nie. O, a jednak. Same się prosiły. Dobra, poradziliśmy sobie szybciutko 100 punktów doświadczenia. Ciekawe, czy na tej bocznicy... A ładnie to jest... W ogóle bardzo ładnie to wygląda. Ciekawe, czy czegoś się tutaj możemy dowiedzieć. Ściana promu. Nic tu nie ma do podniesienia. Nie dostrzegasz nic szczególnego. Stare krzesło zrobione z fotela samochodowego. Sprężyny mają już lepsze dni za sobą. Daleko za sobą. Le Chiffre w ogóle pisał w którymś odcinku, że przeszukując samochody możemy złom z nich wyciągać i ja zapomniałem o tym. Więc muszę o tym pamiętać na następny raz. To jest w ogóle jakiś dworzec stary. O, tu jest jakiś chłop. Dobra, chodźmy tam. Czy to jest stół warsztatowy? Tak. Tak, to tutaj można sobie crafting urządzać. Odnów zniszczoną skórzaną kurtkę. Mogę to zrobić? Dodatkowe kawałki skóry. Okej. Okay. Napraw radio. Złom potrzeba. I naprawę 40. Okej. Okay. Czyli musimy sobie podnieść naprawę tak czy inaczej. Zemsta Mikiego. Złom. Toster. Obroża niewolnika. To tak to działa. No i właśnie w związku z tym złomem to ja zapomniałem o tym. Będę się musiał rozglądać za tymi rozwalonymi samochodami, bo złom się może przydać tutaj. Ej, jesteś klientem, czy tak tylko przechodzisz? Nigdy nie wiadomo, kto się tutaj zabłąka, ale kto wie, może uda się coś dzisiaj zarobić. Kim jesteś i co tu robisz sam? Frank Carhen. Jestem mechanikiem i elektrykiem. Potrafię naprawić prawie wszystko, a jestem sam, bo tak lubię. Nie muszę się przejmować problemami innych. Czyli jeśli chcę coś naprawić, to możesz mi pomóc. O ile masz czym zapłacić. A byłbyś w stanie wzmocnić mój pancerz? Jasne, potrasowuję mnóstwo pancerzy dla członków karawany. Głównie pracuję ze skórą, ale chętnie spróbuję czegoś nowego.
Co powiesz na wymianę? To nie jest sklep, ale w sumie można by się pozbyć trochę tych gratów. O! Młody elektronik, ile chcesz? 528 biorę. Masz też złom. Złom może się przydać, weźmiemy obydwa. I klucz może się przydać, ja nie mam chyba klucza. Nie mam, a klucz może się... A nie, mam klucz, dobra, to nieważne. Okej, okay, co by ci za to opchnąć, panie kolego? Może alkohol sobie może zostawię. Custard jest mi niepotrzebny. Już prawie wszystkiego się pozbyłem, tak? Będę musiał wrócić do tego sejfu i sobie wziąć stamtąd swoje rzeczy. Dobra, pozbędę się trochę alkoholu. Bo nie, zostawię sobie, czasem się przydaje jednak w rozmowach, cholera. O, dobra, zapłacę mu gotówką, niech stracę. 530. O, gdzie można tutaj zdobyć technologię skrypty? Chodzi ci o przedwojenny schron przeciwbombowy? Są dwa w Reno. Jeden jest pod ratuszem i robi za główną kwaterę dla Thompsona, a drugi jest w parku niedaleko starej kręgielni, ale Stryker kazał go zamknąć. Okej. Okay. To nic więcej mnie nie interesuje, panie kolego. Może poza tym, że przeglądnę ci warsztat, jeśli się nie obrazisz. O, proszę. Ogniwo energetyczne. No dobra. Czyli tutaj już raczej nic... Tutaj jest jeszcze jakiś budynek, który ominąłem. Nic więcej tutaj ciekawego nie znajdziemy. No to wracamy. Jeszcze tą naprawę muszę sobie podnieść, bo będzie potrzebna przy tym moście zwodzonym u Cheyenne'ów. Proszę zaczekać, niech pan posłucha. Czego chcesz? Nie, nie chcę niczego. Przysyła mnie pewien mężczyzna. Nie widziałem jego twarzy, ale powiedział, że chce się z panem spotkać w hotelu Silver Legacy. Intrygujące. Gdzie znajdę tego mężczyznę? Powiedział, że będzie czekał w hotelu Silver Legacy, środkowy pokój na drugim piętrze. I powiedział jeszcze, że ma pan przyjść sam. Dzięki, młody. Masz tu dwa dolce za fatygę. Kup sobie coś do jedzenia. Oho. To ciekawe. I tak chciałem się na chwilę oderwać od tego wszystkiego, bo za dużo tego jest, więc wypadałoby wrócić do tego hotelu Legacy. Zobaczyć, co się tam da... Jeszcze gdzieś indziej wyszedłem. O matko, to wygląda właśnie jak ta... Trochę jak ta farma Wrightów z Fallouta 2. A to chyba jest siedziba karawaniarzy. Czy może to jest ten kanarek? Tak, jest. Szefunciu kochany, może by szefuncio poratował troszkę starego, biednego menela w jego niedoli? I to jest szczere pytanie. Jasne, masz tu 10 dolców. Odpowiesz mi na kilka pytań? Czemu nie mogę mu zadać tego pytania? Co jest za tym płotem? To jest dom wielkiego człowieka. Jego jest właścicielem rancha i mieszka tu ze swoją rodziną, strażnikami, niewolnikami i braminami. Ale on go dobrze strzeże. Wejdź tam, a zastrzelą cię, jak tylko zobaczą, że nie jesteś jednym z nich. Czy widziałeś kiedyś tego właściciela? O, nie ma wielu takich jak on w Reno. Na pewno z niego twardy orzech do zgryzienia, ale czy wiesz, jak psują się orzechy? Nie z zewnątrz, ale od środka. Okej. Okay. Co wiesz o tym miejscu? Rancho jest olbrzymie. Produkują tutaj jedzenie. Najważniejszą rzecz na tym świecie. A jak to się stało, że tak skończyłeś? Ja? Och, wędrowcze, co może cię interesować w takim starym mydlu jak ja? Urodziłem się z prochu, żyję z prochu i pewnego dnia w proch się obrócę. Zapomną o mnie wtedy, ale jeszcze nie. Czasami przychodzą strażnicy i proszą mnie, bym coś przywiózł albo zawiózł do miasta. Łatwiej niż wysłać niewolników lub strażnika, prawda? Okej, ale czemu nie mogę mu zadać tego pytania od Bertoliniego?
spotka się z informatorem na terenie rancha. No, ale to jest ten kanarek. No właśnie, nazywam się Kanarek. Jestem tylko nic nieznaczącym menelem wędrującym po tym wielkim świecie. Mam do powiedzenia tylko tyle. Złoto spadło z naszych czasów. Spadło do naszych kieszeni, amigo. Tylko tyle masz do powiedzenia? Jestem zwykłym menelem. Czego więcej ode mnie chcesz? I tak już powiedziałem więcej, niż mój mózg przetwarza. Oj. Okej. To teraz tak, idziemy do Bertoliniego. O matko, no właśnie, aż ile tu jest miejsc. Idziemy do Bertoliniego. Bertoliniemu przekażemy, co powiedział nam Kanarek, a potem idziemy do Silver Legacy spotkać na to tajemnicze spotkanie. Tutaj był Bertolini? Chyba tak. Spadło do naszych kieszeni, amigo. Tak powiedział Kanarek. Chcę porozmawiać o zadaniu. Spotkałeś się z kontaktem? Tak, no, znalazłem go na ranchu Olivera. Co powiedział? Powiedział, spadło do naszych kieszeni. To wiele wyjaśnia. Czas podjąć zdecydowane kroki, ale najpierw powiedz mi, co wiesz o Oliverze Luciano. Starzec, który jest właścicielem lokalnego rancha i zaopatruje większość rynków Reno w żywność. Kiedyś dobrze dogadywaliśmy się z Oliverem, ale 10 lat temu popadliśmy w konflikt. Kiedy wybuchła wojna domowa, stanęliśmy po przeciwnych stronach barykady. Ale teraz u steru są kompletnie inni ludzie. Chcę zakończyć tę historię i potrzebuję do tego twojej pomocy. Dla podniesienia motywacji, oto twoja zapłata. Okej, możesz mi powiedzieć więcej o tej historii? Może. Zawsze to pomoże lepiej zorientować się w sytuacji. Niech ci będzie, odpowiem na parę pytań. Dlaczego jesteście teraz po przeciwnych stronach? To długa historia. Powiedzmy, że mamy różne poglądy co do rozwoju miasta. Ja wolę pomysły proponowane przez pana Thompsona. Ja też. Poglądy Olivera są w tym temacie diametralnie różne. Czy chce pan śmierci Luciano? Nie ma mowy, jego śmierć doprowadziłaby rancho do ruiny. Straciliby pracowników i niewolników, a zapasy zostałyby rozkradzione. Mam w tej kwestii inne plany, ale znamy się za krótko, żebym wprowadził cię w szczegóły. O, dlaczego nie możecie po prostu zostać wspólnikami? Dobre pytanie. Zapewne przez ogólną sytuację w mieście i upór tego starucha. Nie mogę odwieść Olivera od jego poglądów, ale stoją one bezpośrednio w konflikcie z moimi pomysłami na przyszłość tego miasta. To opowiedz jeszcze o tej wojnie. To zdarzyło się 6 lat temu. Miejscowi biznesmeni nie mogli się dogadać co do podziału stref wpływów. Zażarta konkurencja w warunkach przeludnienia i braku zapasów doprowadziła mnie do ruiny. W domu bieda, a na ulicach gangsterzy, wewnątrz firm sabotaże. Wtedy klany zaczęły wybijać się nawzajem. Wszystko ucichło, kiedy z pustkowi przyszedł ojczulek ze swoją ekipą. Niby dla zaprowadzenia porządku, ale de facto podporządkował wszystkich swoim celom. Od tamtej pory miasto nie zaznało spokoju. No dobrze, zajmę się tym. Od czasu do czasu Luciano dostarcza żywność do restauracji Silver Legacy. Chcę, żebyś podkopał jego reputację przed kolejną dostawą. Idź do restauracji, poczekaj na konwój i przeprowadź dywersję. Jak to zrobisz? Nie wiem i nie chcę wiedzieć, ale musisz to zrobić tak, żeby wyglądało to na niedopatrzenie ze strony ludzi Luciano. No dobrze. Poróżnij restaurację i rancho. I tak tam idziemy do Silver Legacy. Chciałbym jeszcze przed tym spotkaniem tajemnym w Silver Legacy spróbować poczekać w nocy na graficiarza. Spróbować upolować tego graficiarza. Bo mury są popisane i barman w Silver Legacy powiedział mi, że zapłaci mi, jeśli uda mi się znaleźć graficiarza, który to robi. Więc spróbujemy poczekać do nocy i zobaczymy, co się stanie. Z tą latarnią jest coś nie tak. O, tu idzie jakieś dziecko. Wyszło znikąd.
To on coś będzie dłubać. Kiedy cię zauważa, rozgląda się nerwowo dookoła. Zostaw mnie w spokoju. Co tu robisz o tej porze? Ja? Wracam do domu z imprezy. Doprawdy? No to idź i mam cię tu więcej nie widzieć. Ja po prostu wracam do domu. Dobra już, dobra, nie wariuj. I uciekł. Ciekawe, czy to był ten graficiarz rzeczywiście. Sugeruję poczekać do jeszcze jednej nocy i zobaczyć, czy przyjdzie. Chyba nie. O, tego Menela możemy zapytać po tym, jak daliśmy mu jedzenie. Opowiedz mi o tym wandalu malującym ściany Silver Legacy i tu dostaniesz coś do jedzenia. Proszę, masz tu kilka dojrzałych owoców. Żebrak jęcząc rozkoszuje się każdym kęsem twojej jałmużny. Tak strasznie panu dziękuję. To chłopak, nazywają go Street Dog. Zawsze pracuje w ciemności, kiedy nikt nie widzi. Jest sprytny, ale nie umie walczyć. Nie odważyłby się na zrobienie czegokolwiek za dnia. Te malowidła są zbyt dobre, abym nie mógł ich zrobić po ciemku. Co przede mną ukrywasz? Oczywiście, że nie. Po tym, co pan dla mnie zrobił, nigdy bym pana nie okłamał. Przychodzi z samego rana, kiedy nie jest aż tak ciemno, tylko wtedy nie kręcą się tam ludzie. Z samego rana. Czyli musimy tak poczekać do... czwartej? Nie. Jeszcze godzina. Nie. Do szóstej. No i nie wiem, czy go popędziłem, czy nie popędziłem. No i pogadam z barmanem, to mi powie. O, mogę zapytać tych bandziorów, którzy byli tam na piętrze. Widziałeś tych dwóch bandziorów? Jeden miał dredę, a drugi klucz do kół. Mów natychmiast, gdzie poszli. Przyszli tu z Eldorado, udali się w dół ulicy Virginia Street. Okej, czyli tego... nie mamy jeszcze żadnej opcji tego graficiarza. Ale pogoniliśmy tego. Tego gówniarza. No nic. Chodźmy na to spotkanie z tym tajemniczym jegomościem. Nad tym graficiarzem jeszcze się później zastanowimy. Środkowy pokój to ten chyba. No, to w końcu się spotykamy. Nikt cię nie śledził, prawda? Śledził mnie? Dlaczego? Tylko się wychylisz, a gangsterzy już mają cię na oku. Czasami nawet szpiedzy grają na dwa fronty. Tak to już jest w tych stronach. Niczego nie zauważyłem. Co jest? Ptaszki ćwierkają, że byłeś w laboratorium Strikera i pomyślałem, że być może zechcesz mnie wysłuchać. Widzisz, Striker przetrzymuje mojego przyjaciela... Jeszcze raz. Widzisz... Striker przetrzymuje mojego przyjaciela Terego wbrew jego woli. Chciałbym mu pomóc, ale nie mogę się dostać do laboratorium. Striker nie dopuszcza tam nikogo. Poza tobą, jak widać. Co oferujesz w zamian? No więc udało mi się uzbierać $350. Wiem, że to niedużo, ale jak za tak ryzykowną robotę...
Wiem, że to nieduże jak za tak ryzykowną robotę, ale więcej nie mam. Poza tym $350 to zawsze lepsze niż nic, nie? Jaki masz plan? Zabiorę go do San Francisco, to daleko na zachód stąd. Tam nas nie znajdą. Najtrudniejsza część to wydostać go od Strikera. Pierwszym krokiem będzie skontaktowanie się z nim. Jeśli chcesz mojej pomocy, muszę wiedzieć więcej o tobie i Terem. To długa historia. W kilku słowach, razem dorastaliśmy, razem robiliśmy interesy, a kiedy 10 lat temu zaczęła się wojna, razem wpadliśmy w gówno, skutkiem czego ja wylądowałem w San Francisco. Teraz wróciłem i mam nadzieję, że uda nam się wspólnie stąd uciec. Nie było cię przez 10 lat i teraz tak po prostu chcesz zabrać tego człowieka stamtąd, gdzie sam go zostawiłeś? Nie mogłem po niego wrócić aż do tej pory. Wydostanie się z San Francisco zajęło mi szmat czasu. Kiedy już mi się udało, przyznam, że się bałem. Opanowałem nerwy i opracowałem plan. Wreszcie mam szansę pomóc staremu przyjacielowi, jeśli tego chcę. Okej, wiem już wystarczająco dużo. Trzymaj się. No i kolejna rzecz nam wpadła do zrobienia. Robi się tego całkiem sporo. Ale to nie wpadło nam jako zadanie. Co mam sobie to zapisywać? No dobrze, to może spróbujmy jeszcze przed zakończeniem dzisiaj ograć te sprawy z restauracją. Silver Legacy. Ale... Sekundkę. Poróżni restaurację i rancho. Restauracja jest po lewej stronie, z tego co pamiętam. Czy to jest ten człowiek, który miał przyjechać z rancha? Chyba tak. Wow, więc na ulicy masz całą górę mięsa. Tak, pan Luciano zgodził się robić ze mną interesy. To wielki zaszczyt, ponieważ jego produkty są najlepsze w całym mieście. Jednakże są też najdroższe. Najlepsza jakość. Jesteś tego pewien? Jak na razie nikt się nie otruł. Samo to wystarczy. Wcześniej, kiedy brałem mięso od różnych farmerów, goście mieli często problemy zdrowotne. Poza tym sami farmerzy nie dotrzymywali warunków umowy. Z mięsem Luciano nic takiego się nie przytrafiło. Pasowałoby jakoś pewnie podtruć to mięso. O, młodego elektronika mogę sobie przeczytać. Pytanie. Jak? Mam tofi, mam tabletki antynikotynowe. Może jakiegoś narkotyku tam dodać? Temu się nie podoba, że stoimy tutaj. Ty co masz? Leki przeciwbólowe, wilcze jagody. O, widzisz. Pokaż te wilcze jagody. Co by ci tu wepchnąć, panie kolego? Co by ci tu wepchnąć? Kij biliardowy. Może sobie na razie zostawię. Nie wiadomo, czy się do czegoś nie przyda. Dobra, płacimy gotówką. No, obstawiam, że wilcze jagody mogłyby zatruć to mięso.
Tylko... Jak to zrobić, żeby ten strażnik się nie czepiał? No, gdyby tak strażnika zaciukać? Kopnięcie z wyskoku. Spróbujmy. Za 40. Czy ktoś się na mnie rzuci teraz? Nie, a strażnik ucieka. No, muszę się go chyba całkiem pozbyć. Okej, nikt się do mnie nie przyczepił. Możemy sobie wziąć strzelbę za to. Pytanie, czy to miało sens. To do niczego nie prowadzi, wagon pełen żywności. Może jak tak zrobię? Jak zostawię tamte wilcze jagody? Bo może to będzie rozwiązanie. I gdybyśmy teraz po prostu zaczekali? Nie mam już możliwości rozmowy z tym gościem na ten temat. Dobra, to spróbujmy stąd wyjść. Okej. Dobra, wróćmy się tam teraz. Zobaczymy, czy ten wóz zniknął. Dobra, wóz zniknął. Teraz z nim porozmawiajmy. Nic nie mogę zrobić. Chodźmy zatem teraz do Eldorado, zapytamy tego gościa, czy rozwiązaliśmy ten problem. Bo... Obstawiam, że nie. Ale kto wie? Zadanie wykonane. Reputacja Luciano została podkopana. To dobra wiadomość. Czy zrobiłeś to po cichu, tak jak prosiłem? Przepraszam, ale nie udało się wykonać tego zadania bez uciekania się do przemocy. Proszę mi wybaczyć, to było jedyne rozwiązanie. Okej, obciął mi zapłatę o połowę, ale zadanie wykonane. Dobra, wiecie co? Nieważne, co to jest w tej rozmowie, cofnijmy się do tego miejsca. Porozmawiajmy z tym strażnikiem. Mamy te wilcze jagody? Mamy. Jak on się będzie patrzył w inną stronę? Chyba się nie uda. A gdybyśmy coś... Niestety, chyba będzie trzeba go... Nie no, nie wiem, jak inaczej mógłbym go... Jak inaczej mógłbym to obejść? Nie? Dobra.
Okej, okay, wracamy się do tej chwili, kiedy rozmawiamy z Bartolinem, bo nie mam pomysłu, jak to inaczej zrobić, więc zostanę przy rozwiązaniu siłowym. Okej, okay, chcę porozmawiać o zadaniu. Tak, zadanie wykonane, niestety nie udało się bez przemocy. Dziękuję, panie Bartolini, czy ma pan dla mnie coś jeszcze? Udowodniłeś swoją wartość w terenie, więc mogę ci powierzyć bardziej odpowiedzialne zadanie. Twoje wynagrodzenie będzie zależało od znaczenia każdego zadania. Okej. Okay. Masz zniszczyć przedsiębiorstwo Luciano. Musi zostać wykopany z gry, tak żebym mógł później dyktować własne warunki. Oliver pod żadnym pozorem nie może zginąć. Dobrze, przyjmuję zadanie. Proszę oczekiwać na rezultaty, panie Bartolini. No dobrze. To będzie już pewnie nieco bardziej skomplikowane do wykonania. Ale oczywiście podejmiemy. No i właśnie, mamy tak. Mamy zniszczyć Luciano bez zabijania go. I w nowe Reno mamy jeszcze znajdź i ukarać mistrza graffiti. Przeglądaliśmy tego gówniarza tam pod tych ścian. Nie wiem, czy coś jeszcze mamy zrobić. Zobaczymy. Może to dziecko to nie było to dziecko? Będzie trzeba porozglądać. No podobno przychodzi zanim jeszcze nie jest, jak już nie jest bardzo ciemno, ale jeszcze nie jest super jasno. To jest takie, no nie wiem. Dług pani Clover. No, chcieliśmy tą papierośnicę od Wrighta zabrać. Nie wiem, czy to okaże się możliwe, czy nie. Będzie też trzeba popróbować. Albo po prostu za to zapłacić. W sensie spłacić jej dług. Nie wiem, kurczę, nie wiem. I znaleźć zaginionych poszukiwaczy ze slumsów. To poza Reno musimy się udać na poszukiwania. No dobrze, pociągniemy to dalej w następnym odcinku. No teraz już będzie mniej gadania, więcej myślenia, jak rzeczy poogarniać, myślę, w następnym odcinku, ale nadal pozostajemy w Reno. Ciągnie się ta sytuacja, ciągnie, ale tak, takie miejsce, co poradzić, moi drodzy. Na dzisiaj już chyba wystarczy, już wystarczająco przyciągnęliśmy ten odcinek. Serdecznie wam dziękuję za towarzystwo, mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze, co ja. Zachęcam oczywiście do pozostawienia po sobie jakiejś aktywności na kanale, czy to przez łapkę w górę, czy to przez podzielenie się swoimi myślami na temat dzisiejszego odcinka, a może być jedno i drugie. A jeśli dotarliście aż tutaj, wam się podobało, a nie subskrybujecie mojego kanału wciąż, to gorąco do tego zachęcam, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. A tymczasem, moi drodzy, życzę wam udanego wieczoru, spokojnej reszty tygodnia i co? Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!